Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejną relację prosto z Krynicy. Ja nazywam się Piotr Zając, a ze mną w studiu pan Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę od statystyk. Obecnie na każdego Polaka przypada około 97 litrów rocznie konsumpcji piwa, co daje nam czwarte miejsce w Europie. To bardzo wysoka pozycja. Okazuje się, że Polacy lubią bardzo piwo, polubili. Tak, Polacy polubili piwo. Piwo stało się na przestrzeni ostatnich lat takim wyborem numer jeden Polaków, jeśli chodzi o napój alkoholowy. Wcześniej tak nie było. Jeżeli spojrzymy pamięcią wstecz, to kiedyś dominowała przede wszystkim wódka. Ale te zmiany po roku 90 stopniowo powodowały, że piwo stawało się coraz popularniejsze. I to jest teraz taki moment, w którym rzeczywiście doszliśmy do poziomu nasycenia rynku. Ten rynek już nie rośnie. Piwo na tym poziomie, o którym pan powiedział, jest mniej więcej od 7, nawet 8 lat. Ale też ten rynek nie spada. Te zmiany z roku na rok są bardzo niewielkie. Kiedyś uchodziliśmy, ja nie wiem na ile to jest stereotyp, ale jednak za naród, który lubi te mocne trunki, te bardzo mocne, 40% i plus. Czy teraz już możemy powiedzieć, że bliżej nam do takich Czechów czy do Niemców, którzy zawsze uchodzili za kraje, które kochają po prostu browar? No pod względem spożycia, to jak pan powiedział, czwarte miejsce. To zobaczymy, co jest przed nami, tak? Czechy, Austriacy, Niemcy, czyli rzeczywiście takie kraje o bardzo silnej tradycji piwnej. Tradycji piwnej, która też jest naszym udziałem. Przecież jeżeli spojrzymy w historyczne jakieś dane, to polska browarnictwo w Polsce sięga wieków jeszcze piastowskich. Tak, rozwój piwowarstwa, najlepsze browary polskie, teraz też wielkie, działające, Tychy, Okocim, Żywiec, to mają wielosetletnią historię. Także to piwowarstwo było na ziemiach polskich obecne. Później niestety okres komuny, PRL-u spowodował, że to piwowarstwo mocno podupadło. Piwo było kiepskiej jakości i mało dostępne. Wtedy się utarł ten stereotyp Polaka, który przede wszystkim pije wódkę. Więc rzeczywiście może taka zaszłość trochę historyczna, takie wpływy wschodnie spowodowały, że byliśmy krajem bardziej kojarzącym się z wódką, no ale teraz dołączyliśmy do tych krajów o tradycji takiej zachodnioeuropejskiej, gdzie dominuje w tych krajach zachodnioeuropejskich jednak konsumpcja napojów o niższej zawartości alkoholu. I to jest ten wspólny mianownik, który nas łączy z krajami rozwiniętymi, krajami europejskimi. Czy piwo, czy wino. W większości krajów europejskich dominuje alkohol o niższej zawartości alkoholu. Ale da się jakoś wyjaśnić to, że to spożycie się stabilizuje i stabilizuje się na takim wysokim poziomie, to, że tak lubimy piwo? Bo jedna z sąd, które znalazłem w sieci, mówi, że 46% Polaków uznaje, że piwo to tak naprawdę alkohol, co wskazywałoby na to, że trochę traktujemy browar jako taki napój, taki zwykły, coś jak orężada, nie wiem. Czyli nie ma takiego poczucia, że jednak jest to procentowy napój, który wpływa na naszą świadomość. Tak, bo przecież rzeczywiście, ja jeszcze przypomnę panu inne dane też, takie badania konsumenckie, które mówią, że w ogóle zawartość alkoholu jest chyba tam na 9. czy 10. miejscu, jeśli chodzi o kryteria wyboru piwa. Piwo pije się dla smaku przede wszystkim, to jest główne kryterium wyboru, orzeźwienie, klienci też zwracają uwagę na styl piwny, na markę. To, czy piwo ma 4,8 czy 5,1, to prawdę mówiąc nawet piwowar tego nie pamięta. Jak z piwowarami rozmawiam, to każdy piwowar mówi o smaku, o bukiecie, o kompozycji różnych chmieli użytych, tak? Jaki to jest jęczmień, jaka fermentacja. Oni z pasją mówią o piwie, natomiast nie mówią o alkoholu w piwie, bo to nie jest główne kryterium wyboru. Jeżeli ktoś szuka alkoholu, to idzie do producentów alkoholi mocnych. Piwo dostarcza zupełnie inne doznania i jest napojem konsumowanym inaczej niż wódka. Czyli po prostu lubimy piwo dla smaku, a nie dla alkoholu. Tak, dla smaku i orzeźwienia. Dla smaku i orzeźwienia i stąd być może też ta popularność. Piwo bardzo się też zmienia. Ja mówiłem o tym, że za PRL-u to piwo było słabej jakości, słabo dostępne. Przemiany gospodarcze, społeczne spowodowały, że browary zostały doinwestowane. Dzisiaj polskie browary to jest absolutnie europejska czołówka. 13 miliardów złotych inwestycji na przestrzeni tych lat, od lat 90. do dzisiaj. To wszystko zostało zainwestowane w linie produkcyjne, w urządzenia, w budynki, w know-how marketingowe również. Piwo jest zupełnie innym piwem niż to sprzed 30 lat. Jest dużo więcej stylów piwnych, jest dużo więcej różnorodności w tym piwie. Także być może ktoś kiedyś nie mógł znaleźć tego piwa dla siebie ulubionego, bo coś mu nie pasowało, a dzisiaj ma już taki wybór, że na pewno znajdzie swój smak. Właśnie o tych trendach też na rynku chciałbym porozmawiać, bo to się od kilku lat widzi,
że ta oferta jest bardzo bogata i to w takich pojedynczych sklepach, które są wszędzie dostępne, czy w dużych marketach, te półki są ogromne. Mamy browary rzemieślnicze, kraftowe z różnych miast. Mówię nawet o samej Polsce, że jest tych producentów czy mikroproducentów bardzo dużo, ale też jest bardzo dużo takich lokali, w których możemy w jakimś tam okresie dostać bardzo konkretne piwo, bardzo pochodzące chyba nawet, wydaje mi się, od jakichś takich indywidualnych producentów, prawda? To też pojawiła się taka duża moda. No to jest i moda, ale też bogactwo tego rynku. No, za zachodnią granicą jest tam 1300 browarów przeszło. No, w Polsce jeszcze 2 lata temu mówiliśmy o tym, że browarów jest około 200. Dane najnowsze pokazują, że już przekroczyliśmy ponad 300 jednostek. Tak? Ponad 300 przedsiębiorców już waży piwo, z czego oczywiście większość stanowią ci mali przedsiębiorcy piwa rzemieślnicze, zwane kraftowymi. Oni też ubogacają ten rynek. Tak? To może nie są duże wielkości, bo to jest jakiś ułamek całego rynku piwa, ale oni tworzą kulturę piwną i go wzbogacają. I rzeczywiście też dzięki temu ta kultura piwna, o której mówimy, się tak rozwinęła. A na całym rynku cały czas najwięksi gracze się nie zmieniają, tak rozumiem, to jest? Najwięksi gracze rzeczywiście to są też członkowie naszego związku, to jest przeszło 80% rynku, natomiast no jest też segment browarów regionalnych. W ogóle mam wrażenie, że następuje taki proces też regionalizacji, tak? Taki patriotyzm lokalny gdzieś występuje coraz częściej. Lubimy po prostu sięgać po produkty, które są z miasta, w którym na przykład mieszkamy, tak? I wiele piw też promuje te miasta, nawet nazwy są przecież tak, bardzo często. Ja ostatnio byłem w Zwierzyńcu, tam jest browar Zwierzyniec. No właśnie, jest tak. Leża, jest Grzywiec, Warka, no wiele takich przykładów możemy mnożyć, gdzie rzeczywiście browar jest bardzo silnie utożsamiany z danym miastem. A czy to jest tak, że troszeczkę ci duzi czują już oddech konkurencji na plecach? No pan mówi, że to jest 80% rynku, to są duzi, czyli 20% to jest stosunkowo jeszcze niedużo, ale czy może być tak, że oni będą wchłaniać te małe browary, czy raczej to nie ma takiego... Myślę, że to jest zupełnie inny segment rynku i tutaj no, nie ma sensu w tym momencie wybiegać daleko w przyszłość. Nie spodziewam się takiej konsolidacji, ona nigdzie nie nastąpiła. Wszędzie, gdzie są dojrzałe rynki piwowarskie, są duzi gracze, są mali producenci, są też bardzo małe browary restauracyjne. To celem nie jest konsolidacja, tylko celem jest właśnie zwiększanie tej różnorodności, aby rzeczywiście dać konsumentom jeszcze szerszą paletę wyboru, a nie go ograniczać. Wspominał pan na początku o tym, że ta konsumpcja, ona się stabilizuje od kilku lat na jednym poziomie. Na giełdzie jest trochę tak, że jak się gdzieś kurs stabilizuje, to najprawdopodobniej potem albo będzie wybicie w górę, albo w dół. Są dwa warianty. Często jak to jest po trendzie wzrostowym, to jednak spodziewamy się, że będzie spadać. I tu moje pytanie, czy jest coś, co może właśnie zaszkodzić temu trendowi, w tym sensie, że to spożycie spadnie? Na przykład, nie wiem, wejdzie inny trunek, albo już widzicie, że Polacy też preferują inne trunki. Mówi się trochę o tym, że lubimy też spożywać wino, które jednak jest gdzieś między piwem, jeśli chodzi o alkohol, a mocnymi trunkami. Lubimy też takie bardziej drogie trunki, ekskluzywne, jak whisky, coraz lepsze, coraz droższe. Mhm. Czy to jest coś, co może zaszkodzić temu rynkowi piwnemu? Premiumizacja, o której pan wspomniał, w segmencie alkoholi mocnych dotyczy też piwa. O ile rynek nie rośnie, jeśli chodzi o wolumen, to obserwujemy z roku na rok dosyć wyraźne wzrosty wartości rynku. Mhm. Także widać, że Polacy też piją lepsze piwa i wyższej jakości markowe produkty. Co może zaszkodzić? No, jest oczywiście wiele różnych zagrożeń, ale na pewno jako branża regulowana, jaką jest branża piwowarska, to jest branża silnie przez państwo regulowana, bo jest akcyza, są inne ograniczenia sprzedażowe i tak dalej. Wszelkie takie gwałtowne zmiany, jakieś nieprzewidywalne zmiany. Biznes lubi przewidywalność, to każdy biznes, każda spółka giełdowa też nie lubi być zaskakiwana jakimiś gwałtownymi zmianami. Myślę, że przewidywalność w biznesie jest niesłychanie ważna i w momencie, kiedy byłyby jakieś gwałtowne zmiany, jakieś eksperymenty, na przykład podatkowe, no to by to bardzo się niekorzystnie odbiło. Mówi się na przykład o branża alkoholi mocnych, nie ukrywajmy, dość mocno mówi o tym, że trzeba podnieść cenę piwa, tak? Żeby więcej wódki no to sprzedawać, no to musi to będzie bardziej konkurencyjna, jak wzrośnie cena piwa. No, tego typu postulaty, no, na szczęście mało prawdopodobne, żeby ktokolwiek je poważnie rozważył. Gdyby to się powszechniło, no to wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do jakiegoś gwałtownego załamania, no bo siłą rzeczy gwałtowna zmiana ceny, a rynek piwa jest bardzo na cenę wrażliwy. Tutaj każda niewielka zmiana od razu skutkuje ruchami na rynku. No to przy takich gwałtownych zmianach rzeczywiście rynek by to odczuł. A tak się zastanawiam, czy na przykład gdyby weszła konkurencja w postaci na przykład miękkich narkotyków, niektórzy posłowie walczą o legalizację na przykład marihuany, czy to mogłoby jakoś zaszkodzić takim trunkom? Czy to zupełnie nie, nie,
Nie da się tak porównać tego. Tak mi teraz to przyszło do głowy. Myślę, że to na razie trudno jest to porównywać. Tak? Mhm. To do tego typu jest daleka, do tego typu legalizacji jest przecież daleka droga, nie wiadomo w ogóle. Trzeba by spojrzeć na przykład na przykłady krajów, w których to się już wydarzyło. Mhm. Tak? Z tego co pamiętam, na przykład Holandia, która jest takim chyba krajem w Europie najbardziej kojarzącym z liberalizacją, tak, jeśli chodzi o narkotyki miękkie, no tam spożycie piwa jest cały czas na wysokim czyli poziomie. Lubią i to, i to. Więc, ale ja zawsze lubię się opierać na jakichś takich twardych danych i naukowych podstawach też w naszych różnych działaniach, także trzeba by to po prostu dobrze zbadać i zobaczyć, czy rzeczywiście jest jakakolwiek korelacja, bo może jej nie ma. Mhm. Jestem przedstawicielem jednak medium, które się zajmuje rynkami finansowymi i chciałem też poruszyć taki wątek equity crowdfundingu, bo Browar Jastrzębie rok temu zebrał 4 miliony w ramach takiej akcji i to był swego czasu rekord polskiego crowdfundingu. W zeszłym roku przebiła to Wisła Kraków, ale to pokazało ciekawe zjawisko, że konsumenci piwa związani z jakąś konkretną marką bardzo mocno się z tą marką utożsamiają. Nie tylko do tego stopnia, żeby kupować ich produkty, ale też kupić akcje i czuć się współwłaścicielem firmy. Myśli pan, że ten trend się będzie rozwijał w Polsce i czy na przykład w przyszłości moglibyśmy zobaczyć więcej spółek na New Connectie czy na głównym parkiecie, które produkują piwo? No moim zdaniem byłoby wspaniale, gdyby polskie piwowarstwo się rozwijało w tym kierunku. Jak mówiłem, jest ponad 300 browarów. No, chyba w gospodarce wolnorynkowej to jest normalne, że ktoś, kto jest mikro, chce być mały, mały chce być średni, średni chce być duży. No. Jeszcze parę lat temu na przykład browary regionalne były nieobecne w hipermarketach. Tak? Dzisiaj możemy wejść do dużego supermarketu czy hipermarketu i już skupimy produkty browarów regionalnych. Lodówka kiedyś, ma kilka metrów. Kiedyś nie było reklam tych browarów. Dzisiaj są one też obecne w przestrzeni reklamowej, czyli widać, że ten rynek się rozwija i przykład, który pan podał, jeśli chodzi o Browar Jastrzębie, to jest pochodna popularności piwa i pochodna tego trendu też takiego przywiązania do marki, do regionu, takiego patriotyzmu lokalnego. Są inne przykłady browarów małych, które też zbierały środki finansowe za pomocą różnych sieci społecznościowych, tego crowdfundingu w internecie. To nie są spółki giełdowe, ale znalazły inwestorów, bo też jest to na pewno sektor rynku bardzo rentowny, rozwijający się i każdy, kto chce zainwestować, na pewno bierze to pod uwagę. To ostatnie pytanie, bo jeżeli nawet sporo browarów, powiedzmy, zebrałoby finansowanie i rosłoby w siłę, to na pewno zainteresuje ich też wyjście szerzej. Czy my na arenie międzynarodowej się liczymy jako producenci? Nasze piwo jest doceniane za granicą? Możemy liczyć na to, że to będzie flagowy produkt eksportowy? Obserwujemy wzrosty. Rzeczywiście z roku na rok rośnie eksport polskiego piwa i co ważne, proporcja między eksportem a importem też jest bardzo korzystna. Jeszcze w zeszłym roku było 4:1 na korzyść eksportu. Teraz to już jest 5 razy więcej, czyli 5-krotnie więcej eksportujemy niż importujemy. Proszę sobie wyobrazić, że polski eksport piwa za granicę przekroczył już łączną wielkość produkcji piwa na Słowacji. Tak, to pokazuje skalę tego eksportu. Piwo jest obecne w ponad 80 krajach na całym świecie i cały czas ta penetracja tych rynków się zwiększa. Zresztą staramy się to jakoś wspierać. Tak, też mamy takie oznakowanie eksportowe Proudly Made in Poland, które jest na piwach pod polskimi markami umieszczane. Właśnie po to, żeby pokazywać, że polskie piwo może być wysokiej jakości i może być takim produktem flagowym polskiego przemysłu spożywczego. To trzymamy za to kciuki. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne relacje prosto z Krynicy. Proszę oglądać nas na parkiet.com i na kanale YouTube.